Dzień dobry Państwu. Mirek pokazywał te drogie sprzęty. Ja myślę, że do mojej prezentacji do tych krajów potrzebny jest refraktometr i penetrometr. Już praktycznie możemy działać. Ja miałem ostatnio okazję spotkać się z ekspertami i z Indii i z Chin. Oczywiście też tutaj przygotowując te prezentacje ubolewam, że niestety dane dotyczące tego, co wysyłamy, jak to wygląda w Polsce są prawie niedostępne. Dużo lepszym źródłem jest chociażby dane amerykańskie, tak zwany Jane Report, USAID, ale też pokażę Państwu bardzo, bardzo precyzyjne dane, które otrzymaliśmy od gościa, który był ostatnio z Indii, który też importuje polskie jabłka. Takie porównanie, dlatego że ja wybrałem dwa kraje, proszę Państwa, dlatego że o tych krajach najwięcej się mówi. O ile o Indiach chcę mówić jako o nadziei, to o Chinach chciałbym powiedzieć, że to jest, myślę, rozczarowanie spore. I z przykrością stwierdzam, że jeżeli rozmawiamy z ludźmi spoza branży i wspomina się im, chociażby ja na przykład do moich znajomych, którzy no nie są sadownikami, nie siedzą w tym całym interesie, że tak powiem, o problemach całej branży nadprodukcji, to oni mówią, przecież do Chin wysyłacie, to było we wszystkich mediach, zaliście Chin. Proszę Państwa, tak się stało. Może nie wszyscy tak myślą, bo nie wiedzą, natomiast chcę pokazać, dlaczego troszkę sobie krzywdę tą propagandą zrobiliśmy. Ja też przeglądałem tytuły różne, no powiem też, nasze portale pisały, jedna z grup, czy to nawet tych związków grup, mówiła o tym, że list intencyjny na 40 tysięcy ton jest podpisany, a wysłaliśmy 1130 ton w tym roku. Także myślę, że warto też popatrzeć, o co tutaj chodzi. Liczby robią wrażenie. Najważniejsze, proszę Państwa, to ile tych ludzi tam jest. Tam mamy w Indiach 1,3 miliarda, Chiny 1,4 i szczegółowo w paru słowach później o tych krajach postaram się, mam 17 minut 53 sekundy, więc lepiej szybciej. Chiny. Największe zbiory, proszę Państwa, konsumpcja jabłek na świecie, największy areał sadów jabłoniowych na świecie, największy eksport jabłek na świecie, największy producent koncentratu jabłkowego, jeden z najmniejszych importerów. Nie ma tutaj w tym błędu. Widać, proszę Państwa, gdzie te uprawy chińskie są. To jest, proszę Państwa, 2 miliony 320 tysięcy hektarów według chińskich. To jest Jane Report, zachęcam, można sobie ściągnąć. To są raporty robione przez USAID, świetne dla amerykańskich eksporterów. Bardzo precyzyjne dane. Proszę Państwa, wynik zbiorów 41 milionów 400 tysięcy. Tu trzeba bardzo ostrożnie z zerami. Główna odmiana, proszę Państwa, 70% to jest oczywiście Fuji. Potem jest Red Delicious, odmiana lokalna. Nie wiem, czy dobrze powiem, Qingguan i Gala. Gala, odmiana, która rośnie, natomiast, będzie Państwa uwagę, 70% z 41 milionów to naprawdę robi wrażenie. I proszę Państwa, to jest najciekawsza i chyba najsmutniejsza tabela, jaka może być. Macie Państwo, to jest NSB, chińskie National Statistic Bureau. Oczywiście pewnie kłamią Chińczycy, tak jak na przykład rosyjskie biuro statystyczne, no ale mniej więcej te dane Amerykanie twierdzą w tym swoim raporcie, że to się prawie zgadza. Nie powinniśmy patrzeć na ten rok, dlatego że to jest rok, gdzie były, proszę Państwa, bardzo duże przymrozki w okresie kwitnienia, a później były bardzo duże w tych rejonach produkcyjnych opady deszczu i grad. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, 2 miliony 300 tysięcy hektarów, 41 milionów ton, konsumpcja krajowa prawie 35 milionów, wciągają te jabłka jak Niemcy. I proszę Państwa, import, tam nie ma błędu, 70 tysięcy ton. Tak dla porównania, proszę Państwa, w tym samym roku, w 2017, do Czech i do Litwy Polska wysłała dokładnie tyle samo. I dlatego tego człowieka, który wysyłał te jabłka z chloropiryfosem do Czech, to trzeba naprawdę napiętnować. Dostał 500 złotych mandatu, tak? I inspekcja obiecała, że do niego zajrzy jeszcze raz. Na wiosnę. Może pojechali. Przetwórstwo, proszę Państwa, 5 milionów ton. I co jest najważniejsze, to jest w tej chwili największy eksporter jabłek na świecie. Prawie milion 400 tysięcy ton dwa sezony temu. W tym roku, tak jak powiedziałem, te zbiory są dużo, dużo mniejsze, ale w dalszym ciągu wysłanie miliona ton no, robi wrażenie. Tutaj widać, proszę Państwa, to też jest z tego raportu Jane, na niebiesko to są jabłka. Gdzie najwięcej wysyłają tych jabłek? Indie, Bangladesz, Indonezja, Filipiny, Tajlandia, 100 tysięcy ton do Rosji. Wartość tego eksportu, to jest ciekawe, proszę Państwa, to jest 1, prawie 5 miliarda.
bardzo istotna sprawa. Od 2017 nie tylko. My mamy embarga, Chińczycy nie mogą wozić jabłek do Indii. Jest zupełny zakaz, co będzie widać też w informacji o rynku indyjskim. O sadownictwie chińskim nie będę mówił. Część z Państwa widziałem na Facebooku, na przykład panie Sebastianie w Chinach, także byli Państwo, czy Robert, także widzieliście Państwo, jak to wygląda. Natomiast bardzo rozrobione gospodarstwa, to też jest kwestia tych zaszłości politycznych. Natomiast wszystko się zmienia. Przede wszystkim jest kwestia zmiany też struktury produkcji, nowego typu sadów. Kto oczywiście, proszę Państwa, tam jest ze swoimi szkółkami, zaraz zobaczymy na zdjęciu. Knip trees from Netherlands, czyli holenderskie drzewka. Nasi szkółkarze jeszcze tam, proszę Państwa, nie dotarli. Natomiast zmiany generalnie idą. Różne typy sadów, od takich bardzo, bardzo ekstensywnych do sadów intensywnych nowego typu. Również te same problemy, co u nas. Czyli, proszę Państwa, nawadnianie, know-how, ale także w niektórych rejonach, uwaga, w Chinach siła robocza. Tu widać Fuji, odmiana numer jeden w Chinach. Jak widać, proszę Państwa, tutaj bezpieczeństwo pracownika na pierwszym planie. Ale jest tylu Chińczyków, że ktoś tam zastąpi na pewno. I to jest słynny symbol pracy w Chinach, to są te jabłka produkowane w torebkach. W dalszym ciągu na dużą skalę to się dzieje, natomiast no to jest jakby symbol takiego chińskiego sadownictwa. Dużo się zmienia, jeżeli chodzi o logistykę, o sprzedaż w Chinach. Co jest ciekawe, proszę Państwa, w tej chwili jakby Chińczycy dochodzą do takiego, można powiedzieć, sufitu, jeżeli chodzi o spożycie jabłek. Znaczy już więcej prawdopodobnie nie będą jeść. Tu też chodzi o to, że jabłko, tak jak u nas kiedyś, jest tym owocem, który w najprostszy sposób, nawet w prostych, takich nawet bez chłodzenia, można dosyć długo przetrzymać. Też, proszę Państwa, rozwój technologii przechowywania. 1-MCP również jest dostępne masowo w Chinach i masowo stosowane. Natomiast, no mówię, Chińczycy zmieniają trochę swoje nawyki żywnościowe. I to najsmutniejsze slajdy, proszę Państwa, bo to jest 2017 rok. Nie ma danych z 2018 roku. Zwróćcie Państwo uwagę, tylko 68 tysięcy ton, z czego prawie połowa to są jabłka amerykańskie. Na drugim miejscu na pudle jest Nowa Zelandia, jest Chile, a my mamy, proszę Państwa, 1130 ton. No jest to jakiś wynik, jak się policzy, no nie wiem, 21 ton w kontener, no to ci, co są dobrzy z matematyki, szybko obliczą. Natomiast, proszę Państwa, najsmutniejsze jest na dole tego slajdu, bo to jest cena średnia za jabłka. To są, nie wiem, czy Państwo, ci, którzy wysyłali do Chin, się zgodzą, ale to jest cena średnia za tonę jabłek. I zwróćcie Państwo uwagę, nawet nie na Amerykę, tylko na Nową Zelandię. 22 tysiące ton jabłek prawie 2,5 raza droższych od Polski. Amerykanie prawie 1,5 raza droższy od Polski. Nawet Chile jest droższy od Polski. Co świadczy o tym, że my te jabłka sprzedajemy tam za tanio. Albo jest coś innego. Chcę powiedzieć, co to jest innego. Zwróćcie Państwo uwagę, tutaj kolega mówił, Ronald, że Holandia może wwozić jabłka do Chin. Ja mam tutaj dane na początek 2018 roku. I zwróćcie Państwo uwagę, na większość tylko z Europy według tych danych to Francuzi i my możemy wwozić jabłka. Natomiast jest jeden mały problem. Problem jest taki, że największym, widzieliście Państwo, tym eksporterem są Stany Zjednoczone. Natomiast Putin z ich szefem kraju się pokłócił, nie Putin, tylko Trump, w związku z tym o stal, w związku z tym podniesiono cła z 10% na 50%. Także to jest kolejna szansa dla polskich jabłek, bo Amerykanie, bardzo się amerykańscy producenci o to boją, no bo nagle się okazuje, że muszą na dzień dobry, te jabłka są droższe. Natomiast te kraje z obszaru Pacyfiku, czyli chociażby Australia, Nowa Zelandia, mają podpisane taką unię celną i są albo zerowe stawki, albo na przykład w przypadku Australii 2%. Także zwróćcie Państwo uwagę, jak bardzo mocno to są gruszki, winogrona, jabłka, jak mało krajów może tam wwozić te jabłka. Także Chińczycy wszystko wywożą, ale niekoniecznie chcą, żeby do nich wozić. Proszę Państwa, no może tutaj przeskoczymy, to jest taka decyzja polityczna. Ja myślę, że tutaj duży sukces, jakby na to nie patrzeć, Polski, że tak szybko się udało dostać na ten rynek i to naprawdę wszyscy, z kim się rozmawia, byli zdziwieni, że tak to dobrze nam poszło. Natomiast tutaj jest to ten problem, że
No niestety my jesteśmy nieprzygotowani do tych wysyłek, o tym, o czym już Adam chociażby mówił wcześniej. Tutaj z Chinami jest o tyle no, możliwość jakaś, że możemy ten transport morski zastąpić transportem kolejowym. Jest taka możliwość, natomiast no, póki co tego nie wykorzystujemy. Tu chcę się chwilę zatrzymać, bo to jest chyba dobre miejsce. Washington Apple State Commission to jest taka organizacja, która zajmuje się promowaniem jabłek z amerykańskiego stanu Washington, nie mylić z tym, gdzie mają swoją stolicę, bo to jest akurat District Columbia. Natomiast proszę Państwa, te jabłka są sprzedawane jako produkt premium, tylko i wyłącznie. Oni przez 10 lat, nieważne ile tego sprzedali, był taki moment, że mogli włożyć tylko Goldena i Red Deliciusza i tylko ze stanu Washington. Innych jabłek nie można było do Chin wozić. Mimo to bardzo mocno szła promocja tych jabłek. Chińczycy te importowane jabłka często są traktowane jako prezent, chociażby na chiński Nowy Rok. Jest taki jak u nas Black Friday, to się nazywa Single Day tam. Są specjalne opakowania, te jabłka są bardzo, bardzo drogie. I zwróćcie Państwo uwagę, to jest długofalowa polityka. Ten Washington Apple State Commission jest finansowany z pieniędzy producentów po to, żeby na tym rynku iść. Oni zresztą też są obecni na rynku, byli na rynku rosyjskim, są obecni na rynku w Indiach i tak dalej, i tak dalej. Także to jest taki przykład, można się zdecydowanie od nich uczyć tych działań. Tu widzicie Państwo, tu akurat jest przygotowane opakowanie właśnie chiński Nowy Rok i wykorzystanie celebrytów. Może rozpoznajecie Państwo tego pana w białej koszuli. Ci, którzy kupują różne rzeczy z Chin, niekoniecznie to jest jeden MCP, to proszę Państwa, przez serwis Alibaba, to jest jeden z najbogatszych ludzi w Chinach, właściciel, założyciel tego serwisu. I proszę Państwa, on jadł jabłka amerykańskie. To obiegło całą prasę i natychmiast spowodowało zapotrzebowanie, że wszyscy chcieli śledzić, co ten człowiek robi i spróbować tych jabłek. Obok taka pani uśmiechnięta stoi, co trzyma logo właśnie jabłek ze stanu Washington. I oczywiście następny trend, bardzo duża sprzedaż przez internet. Tutaj też to, co jest najbardziej obiecujące, tu jest taki artykuł, był o takiej firmie, która nazywa się Fruit Day, ma 74 miliony obrotu, 4 miliony klientów w 300 miastach. To jest młody chłopak, ma 27 lat, 90% owoców z importu, rodziny 30-35, klasa średnia, której zależy na zdrowych rzeczach. Dla nich owoc importowany jest zdrowy. Taki top 5, pomarańcze, kiwi, jabłka, czereśni, co ich najbardziej interesuje, niezależnie od ceny, import borówki i maliny. Także proszę Państwa, mamy możliwość wejścia na rynek chiński, mimo że to jest tylko te 70 tysięcy ton, to gdybyśmy wysyłali owoce premium, to można za te owoce dostać bardzo dobre pieniądze, szczególnie w tym roku, w momencie, kiedy nie ma tam Amerykanów, albo będą mniej, dlatego że mają te wyższe stawki celne. Proszę pamiętać, że inni konkurenci, południowa półkula, czyli Chile, Argentyna, Chile, chociażby Australia, Nowa Zelandia, no nie mają tą przewagę, że te jabłka są świeże ze zbiorów, bo dlatego że u nich zbiory są właśnie luty, marzec, kwiecień. W związku z tym no, my możemy zawsze mieć troszkę więcej problemów z jakością, natomiast Amerykanie zbierają w tym samym czasie, co my i sobie dobrze dają radę. Pamiętajmy, że Polska nie jest włączona w wojnę celną, chyba że coś kupimy od Amerykanów i Chińczycy nas przyblokują. Także to jest to. Proszę Państwa, zostało mi 6 minut. Dobra. Indie, chyba najbardziej obiecujący w tej chwili rynek. Była konferencja na Interpomie, to jakby prowadzący powiedział, że w tej chwili jakby oczy sadowniczej Europy są zwrócone nie na Chiny, bo to już jest niemodny temat, ale właśnie na Indie. Ja tą prezentację przygotowałem dzięki materiałom, które dostałem od Raviego Kamy z firmy Mahindra Girinia. To był ostatnio w Polsce, też przygotowywał prezentację na konferencję, więc na tym się opieram. Materiały są bardzo ciekawe, gdyby ktoś coś więcej potrzebował, bo tam nawet wypisał dokumenty celne, wszystko co jest potrzebne, no to jesteśmy do dyspozycji. Proszę Państwa, to jest najmłodsza, najbardziej rozwijająca się gospodarka w Azji. Zwróćcie Państwo uwagę, z tego 1,3,5 miliarda, tam jest 50% konsumentów poniżej 24 roku życia. Indie jest największy kraj świata, będzie prawdopodobnie za 5 lat. I to jest ciekawe, 50 miast powyżej 1 miliona, 7 miast powyżej 10 milionów. Czemu to mówię? Średni dochód w Indiach to jest 2000 dolarów, w tych dużych miastach to jest powyżej 10 tysięcy baksów na rodzinę, znaczy na mieszkańca. W związku z tym to znaczy, że po prostu są w stanie więcej wydać. Co jest bardzo istotne? Wartość rynku owoców i warzyw to jest prawie 100 miliardów dolarów i 10% tempo wzrostu tego rynku. Również, proszę Państwa, 40% szacuje się tam, 36-38% w zależności od źródła. Hindusów to są wegetarianie, czyli jedzą tylko owoce i warzywa.
produkują 110 milionów ton owoców, z czego no gro to są te, które, proszę Państwa, tam rosną, bo to jest, import jest tylko 1%, ale jabłka z tego importu to jest aż 30%. Najpopularniejsze te uprawy tam to są banany, mango i wszelkiego rodzaju cytrusy, później gujawa i tak dalej, i tak dalej. Co jest istotne, o ile na przykład Europa Zachodnia jest świetnie zorganizowana, jeżeli chodzi o nasycenie sieciami handlowymi, nawet mówi się, że sprzedaż owoców to jest powiedzmy tam 80%, u nas w Polsce szacuje się, że to jest między 45 a 50% sprzedaży jabłek idzie przez sklepy wielkopowierzchniowe, to tam jest to niewiele ponad 4%, proszę Państwa. Tak dla przykładu, Rawi pokazywał, dzisiaj już liczą, że tych supermarketów z prawdziwego zdarzenia jest 8,5 tysiąca, a takich powiedzmy sklepów ze wszystkim 1,5 miliona tradycyjnych. Natomiast rozwój tych sieci handlowych jest bardzo szybki. Za 3 lata szacuje się, że to już będzie 8%, czyli te sieci też są zainteresowane, żeby przez cały rok mieć dostęp do tych ciekawych produktów. I proszę Państwa, w tych rejonach, gdzie w tej chwili uprawia się jabłka w Indiach, to są przede wszystkim rejony położone bardzo wysoko. Nawet są te pola, znaczy to są te Hindukusz przy granicy z Pakistanem i z Chinami. Co też jest, proszę Państwa, istotne, jest problem z logistyką, bo żeby przywieźć te owoce, tamte drogi nie są najlepsze, że tak powiem delikatnie. W związku z tym bardzo dużo jest utraty jakości podczas transportu. No i zwróćcie Państwo uwagę, to są plony, to są poszczególne lata czy sezony. Tu mamy, jak w drugiej kolumnie macie Państwo powierzchnię w tysiącach hektarów. Tu jest błąd, bo powinno być import 270 tysięcy ton, ale to tak na szybko robię na prezentację. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że te plony są bardzo, bardzo, bardzo niskie. Tutaj widzicie, proszę Państwa, na następnym slajdzie takie okno sprzedaży, czyli mamy 4 rejony w Indiach. I zwróćcie Państwo uwagę, że tak na dobrą sprawę w marcu praktycznie jabłka w Indiach się kończą. I o ile my wysyłamy i nie będzie problemu z wysyłaniem jabłek w okresie, powiedzmy, od listopada do marca, bo to są te jabłka świeżo po naszych zbiorach i one mają dobrą jakość, to takie największe oczekiwania na import tych jabłek to są właśnie okresy kwiecień, maj, czerwiec, no i początek lipca, zanim zaczną się lokalne owoce. Przy czym trzeba powiedzieć, to są temperatury wtedy w Indiach 30-40 stopni, a zwróćcie Państwo uwagę, tak wygląda sprzedaż, ta taka powiedzmy niezorganizowana, a tak widać, to są hurtownie owoców i warzyw. Czego tutaj brakuje, proszę Państwa, w tych hurtowniach na pierwszy rzut oka? Przede wszystkim chłodzenia, tak? Czyli łańcuch chłodniczy praktycznie nie istnieje, jest bardzo słabo rozwinięty. I co innego w przypadku supermarketów? I na jedną rzecz, proszę Państwa, zwróćcie uwagę na tych zdjęciach, to jest jednolitość kolorystyczna, to znaczy tu dwukolorowych jabłek praktycznie nie ma. Jak Rawi mówił i jak rozmawiałem z nim później przez dłuższą chwilę, to Hindusi lubią albo rzeczy bardzo pikantne, albo rzeczy bardzo słodkie. Nie ma nic, proszę Państwa, pośredniego i te słodkie rzeczy to jest właśnie w odnoszeniu chociażby do owoców. Preferowane są odmiany jednokolorowe, dwukolorowe są mało znane i mało popularne, czerwone paskowane lub różowe i ten czerwony, różowy kolor to jakby dla kupujących taki synonim, że okej, na pewno jest słodkie. Bardzo w związku z tym oczekują wysokiego poziomu cukru, wysoki Brix, owoce soczyste, chrupiące i tak jak mówiłem wcześniej, wysoka jemność owoców, importerzy oczekują, że w porcie przeznaczenia, nie w momencie wysyłki, to jest co najmniej 6 kg jędrności, najlepiej, żeby było 6,5 albo 7. I wydłużony kształt, szczególnie dla odmian typu właśnie Deliciusza, Red Delicious, Golden i tak dalej. Tu widzicie Państwo, jak wygląda struktura importu za ostatnie 3 lata, i chciałbym zwrócić uwagę na odmianę Fuji. Zwróćcie Państwo uwagę, w 2016, nie będę pokazywał, są dwa ekrany, w 2016, to jest na czerwono zaznaczone, było 2,5 tysiąca kontenerów, w 2017 prawie 3 tysiące kontenerów, a teraz jest w ostatnim sezonie 472. Z czego to się wzięło? A to się wzięło z tego, że jest embargo na import chińskich, mogę przeciągnąć 5 minut, czy mam skończyć w tej chwili? Dobrze. Mam 4 slajdy. I proszę Państwa, to jest z tym spowodowane, natomiast bardzo duży skok jest przede wszystkim, jeśli chodzi o odmianę Red Delicious i Gale. I zwróćcie Państwo uwagę, odmiana niesłodka o innym kolorze, czyli kwaskowata Granny Smith, no to są śladowe ilości tego importu.
I to są takie preferowane, najlepiej, żeby tak to wyglądało. Niekoniecznie muszą być woskowane, natomiast ten jednolity kolor, no to przede wszystkim jabłka ze Stanów Zjednoczonych, no ewentualnie Fuji chiński. To jest bardzo trudny do odczytania, ale bardzo interesujący slajd. Zwróćcie Państwo uwagę, na górnym macie podzielone na miesiące od stycznia do grudnia i widać w 2018, który kraj wysłał ile kontenerów, w jakim miesiącu, a tam jeszcze, proszę Państwa, jest cena, żeby było ciekawi. I największym beneficjentem, proszę Państwa, tego embarga na chińskie owoce są Stany Zjednoczone. Tylko co jest ciekawe, chińskie owoce kosztowały około 85 centów. Amerykańskie, ta cena jest tam powiedzmy dolar, 10 dolar, czyli 20-30% droższe. Mimo to byli w stanie tych kontenerów trzy razy więcej wysłać. Czyli jest miejsce, rynek hinduski zaakceptował, proszę Państwa, droższe owoce. Najtańsze jabłka pochodziły z Iranu, bo też zwróćcie Państwo uwagę, że pojawiają się nowi gracze, czyli Iran, Turcja. Natomiast, proszę Państwa, średnia cena naszych jabłek, ja nie jestem w stanie, bo tak, zadzwoniłem do różnych instytucji polskich, które zajmują się tymi sprawami, czyli do urzędów celnych, do FITO i tak dalej. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile tych kontenerów wyszło, jaka była cena. Jestem odsyłany od jednej do drugiej instytucji, więc opieram się na tym, co jest moim zdaniem, dane są bardzo interesujące. No i warto zwrócić uwagę, że możemy wysyłać nie dosyć, że więcej, to możemy wysyłać drożej. To jest to, co Ravi przygotował. Też możemy dyskutować, czy faktycznie tyle tych kontenerów, proszę Państwa, wyszło. Moim zdaniem było trochę więcej, natomiast oczywiście dominuje Gala i Red Delicious, tylko że tego Red Deliciousa mamy zdecydowanie za mało. Tu są szacunki jego na 2019 rok i on praktycznie do grudnia już kilkadziesiąt kontenerów zaimportował z Polski. Prince, pod warunkiem, że będzie słodki i że będzie bardzo twardy, był Gloster, natomiast z Glosterem, jak Państwo sami wiecie, problemy były ze szklistością i z jakością. Kupiono kilkanaście kontenerów Aidareda w tym roku, nie wiadomo, czy się przyjmie, być może, że się uda. I żeby tak naprawdę w telegraficznym skrócie podsumować, po tych moich rozmowach, po tych wszystkich dyskusjach, Indie w tej chwili to jest najbardziej obiecujący importer jabłek w Azji. Zdecydowanie. Nie Chiny, nie Wietnam, nie Tajlandia, tylko właśnie Indie. Tak jak powiedziałem, od 2017 roku nie ma tam chińskich jabłek, a to było 50% dostaw w poprzednich latach. Co jest ważne, proszę Państwa, wszystkie jabłka wjeżdżające do Indii na dzień dobry mają 50% cło. Czyli margines dla importera no, jest dosyć duży. W związku z tym walczą o tą jakość. Teraz się dyskutuje o tym, żeby też podnieść cło na 70% dla amerykańskich jabłek, bo też stalownie hinduskie, chociażby ArcelorMittal jest obłożony tymi stawkami celnymi dodatkowymi amerykańskimi, no, ale póki co to jest tylko dyskusja. I niestety, proszę Państwa, największy i najciekawszy okres tych dostaw to jest ten okres marzec-lipiec. To, co też, ja też rozmawiałem na Interpomie z kilkoma osobami z Indii, no to oni nie mają zastrzeżeń do polskich jabłek, które są ściągane do nich w okresie od naszych zbiorów, powiedzmy, do Nowego Roku. No bo tam jest, i też tam jest chłodniej w Indiach, więc może być to jabłko może nawet 5,5 kg w porcie, jak przyjedzie, nawet 6, bo nie ma takich upałów. Natomiast najbardziej to, co ich interesuje, to żeby to jabłko miało bardzo wysokie parametry jakościowe właśnie w momencie, kiedy mamy tą wiosnę i początek lata. I tu może być ewentualnie problem. Druga sprawa, no to jest to, że po prostu poszukują jabłek jednokolorowych, bardzo słodkich. My na szczęście wymieniamy ten asortyment, tego będzie coraz więcej, natomiast no jest kwestia, żeby były duże, jednolite parametry tych owoców. Prawie nikt nie zna polskich jabłek na tym rynku. Głównie to są znane jabłka chińskie i amerykańskie. Amerykańskie jabłko jest dla nich, dla Hindusów, tak samo jak w Chinach zresztą, synonimem pewnego bezpieczeństwa, jakości, ale też dla wielu z nich kupowanie jabłek importowanych, proszę Państwa, to jakby pokazują, się chwalą nawet znajomym czy rodzinie, że podnoszą swój status, tak, zobacz, stać mnie na kupowanie jabłek z importu. To też jest ważne dla nas, tutaj co mówił też któryś z moich przedmówców o budowaniu marki. Amerykanie przez lata zbudowali sobie doskonałą markę, tak samo Nowa Zelandia czy Chile, że te jabłka są jakby przekonani, że są zdrowe, ale są też no, jakby synonimem takiego no, podnoszonego statusu życiowego. Także musimy walczyć o utrzymanie tych standardów jakościowych. Też jest ważny cukier, czyli wysoki BRICS.
Natomiast to też chyba Adam mówił, my generalnie nie mamy tradycji wysyłek morskich w kontenerach. Nasza lokalizacja też nie jest za dobra, bo my nie jesteśmy hubem tak zwanym, skąd bezpośrednio statki pływają. Musimy jakby z polskich portów albo jechać na przykład chociażby do Słowenii. Tam to jest po prostu przesyłane dalej i w związku z tym ta droga się wydłuża. Ale proszę Państwa, to co Mirek też mówił, ja znalazłem taką specyfikację, chyba to ma ze 150 stron, australijską, dotyczącą wysyłek tylko i wyłącznie jabłek w kontenerach. Tam są tak to wszystko szczegółowo opisane. U nas myślę, że to jest pytanie do naszych instytutów, badaczy, tych, którzy po prostu z budżetu, z KOWR-u na przykład, żeby w to zainwestować, a nie jakieś imprezy, które nic nie dają, bo to ma być podstawa dla sadowników do tego, żeby łatwiej się wysyłało te rzeczy. Teraz ostatnio się czyta na przykład, że brakuje kontenerów. Nie ma kontenerów, bo to są, też mówimy o tym, że są kontenery z kontrolowaną atmosferą. Dla firm typu właśnie Maersk czy Kuhne, Nagel i tak dalej, dla nich kontrolowana atmosfera to, że tam jest temperatura i wilgotność, nie dwutlenek węgla i tlen. Niewiele jest takich kontenerów, banany się tak wozi trochę, natomiast kontener z kontrolowaną dla nich atmosferą to jest temperatura i wilgotność. W związku z tym, my też powinniśmy się jakby mieć możliwość, żeby się nauczyć, jak te wysyłki realizować, bo to są buszle, różne tam się saszetki pochłaniające etylen, wkłada worki z tą mikroperforacją. To ma też, tutaj potrzebujemy, żeby jeszcze w tym kierunku więcej popracować. Myślę, że szansą jest też przekonanie tamtych odbiorców do odmian dwukolorowych. Myślę, że nie ma tam szansy, żebyśmy wysłali szampiona, bo jest zdecydowanie za miękki, ale myślę, że chociażby ten nasz ukochany Aida Red spokojnie mógłby sobie tam na tym rynku dać radę. I to, co powiedział Ravi i drugi kolega, który był z Chin, że po pierwsze, że silni odbiorcy chcą rozmawiać tylko z silnymi dostawcami, a druga sprawa, to powinniśmy ten rynek się uczyć. To, co też chyba Mirek powiedział, że czy Adam, że Włosi tam siedzieli, uczyli się, sprawdzali. My tak wysyłamy te kontenery, proszę Państwa, ktoś wyśle 5 kontenerów, no to nie wyśle człowieka samolotem, żeby stał tam na miejscu i pilnował, czy faktycznie ktoś mu nie ściemnia, tak? Więc też partnerstwo tam na miejscu, zaufanie, no jest bardzo dobre. Tamte firmy, tak jak chociażby Amerykanie, Nowa Zelandia czy Chile, to budowali przez lata. My mamy dopiero 4 lata, więc tutaj nie ma co się poddawać i myślę, że mamy duże szanse. Natomiast to jest duża praca całej branży i myślę, że wsparcie takich projektów, chociażby jak o którym się mówimy, Syngenty, jest podstawą, bo też chodzi o bezpieczeństwo tych produktów i to, żeby one dojeżdżały na czas zdrowy za przyzwoite pieniądze. I dziękuję bardzo, przeciągnąłem ze 6 minut.